dziękuję za zamknięcie drzwi. Przed chwilą się dowiedziałem, że na świecie mamy około 600 działających reaktorów jądrowych i pewnie każdy z nich jest troszkę inny, a przynajmniej tych typów rodzajów jest całe mnóstwo. Domyślam się, że niemal każdy z tych reaktorów działa w podobny sposób, w pewnym sensie. No i to w pewnym sensie to będzie właśnie tematem, jak rozumiem, wykładu pana doktora Marka Kilejczyka na temat reaktora jądrowego. Proszę. Bardzo mi miło państwa tutaj widzieć. Proszę państwa, zostałem poproszony, aby opowiedzieć ogólnie o reaktorach. Przy okazji mogę się pochwalić wspaniałym narzędziem dydaktycznym, które zostało przygotowane na zamówienie działu edukacji i szkoleń, to znaczy tej pięknej animacji zbudowanej na bazie danych o reaktorze francuskim EPR. I przy okazji pokazać państwu kilka ładnych eksponatów z naszego tutaj dydaktycznego muzeum. Pierwsze oczywiste pytanie, na które trzeba odpowiedzieć, jak dochodzimy do opowieści o reaktorach jądrowych, w ogóle co to jest reaktor jądrowy. I no, znowu oczywistym jest sięgnięcie do definicji księdza Chmielowskiego sprzed, już nie pamiętam, 300 lat. Co to było, koń, jaki jest, każdy widzi, no to reaktor, czym jest reaktor, to każdy wie. Natomiast zwykle ja się staram zdefiniować reaktor jako urządzenie, w którym prowadzi się kontrolowaną, łańcuchową reakcję rozszczepienia. Jakby na tych słowach chciałbym zbudować swoją opowieść o reaktorach. Proszę państwa, na czym polega rozszczepienie? No to przynajmniej część z was wie, jak rozumiem, panie Marku w poprzednim wykładzie też na ten temat opowiadał. Bierzemy jądro rozszczepialne. Z pewnych względów najwygodniej jest, jeżeli jest to jądro, które ma parzystą liczbę protonów, nieparzystą liczbę neutronów. Musi być dość ciężkie. Jak popatrzycie państwo, z czego jest zbudowana Matka Ziemia, to okaże się, że takim naturalnym izotopem rozszczepialnym, które występuje w rozsądnych ilościach, że można się do niego w Ziemi dokopać, to jest uran-235. I jeżeli to jądro pochłonie dodatkowy neutron, przez krótką chwilę stanie się jądrem uranu-236, ale jądrem w stanie wzbudzonym o nadmiarze energii. W wyniku tego będzie mogło przybrać najpierw kształt ósemki, potem rozszczepić się na dwa małe fragmenty, mniejsze fragmenty, stąd słowo rozszczepienie. I no, zachodzi ta reakcja rozszczepienia. I proszę państwa, trzy fakty o rozszczepieniu, które warto pamiętać. Po pierwsze, te fragmenty, które powstają. Akurat tutaj mamy jeden przykład, że powstaje krypton i bar. Natomiast takich kanałów może być bardzo wiele. Tak w przybliżeniu, jeżeli zrobicie państwo analizę chemiczną elementu paliwowego po wyciągnięciu z rdzenia reaktora, to tam z grubsza pomiędzy 1/3 a 1/2 tablicy okresowej Mendelejewa znaleźć można. No bo czasem powstaje jedno, czasem powstaje drugie. Druga rzecz, i to o tym też już była mowa. Zresztą jest to powód, dla którego w ogóle ludzie się zaczęli tym rozszczepieniem bawić. Jest to reakcja silnie egzotermiczna. W elektronowoltach, ukochanych jednostkach fizyki subatomowej, przy rozszczepieniu uranu-235 uwalnia się w przybliżeniu 200 milionów tych jednostek na pojedyncze rozszczepienie. Jeżeli porównacie to państwo ze spalaniem węgla, ze spalenia jednego atomu węgla uzyskujemy 4 te jednostki, 4 elektronowolty. Proszę państwa, taka pastyleczka paliwowa. 7 gramów uranu, w tym 300 mg uranu-235, uranu rozszczepialnego, jest równoważnikiem kalorycznym z gruba rzecz biorąc tony przyzwoitej jakości węgla kamiennego. No i to jest powód, dla którego tą reakcją się ludzie zaczęli bawić. I trzecia rzecz, jeśli chodzi o rozszczepienie,
W wyniku rozszczepienia zwykle uwalnia się pewna liczba neutronów. Przeciętnie rzecz biorąc, no tak jak tutaj mogą być różne fragmenty, mogą powstawać, może wylatywać różna liczba neutronów. Średnio rzecz biorąc, przeciętnie rzecz biorąc, z rozszczepienia uranu-235 uwalnia się niecałe 2,5 neutrona. I te neutrony, jeżeli mamy odpowiednio dużą liczbę jąder dalej rozszczepialnych, mogą rozszczepiać dalej, prawda? Mamy tą reakcję łańcuchową. Jedno rozszczepienie implikuje uwolnienie neutronów, które mogą dokonać kolejnego rozszczepienia i potem mogą dokonać kolejnego rozszczepienia. Mamy samopodtrzymującą się właśnie reakcję łańcuchową. No i oczywiste pytanie, jak to skontrolować? Po prostu trzeba dbać o to, ile mamy neutronów. Musimy mieć tych neutronów, czy generalnie reaktor budujemy tak, aby od jednego rozszczepienia do drugiego rozszczepienia nie zwiększała się liczba neutronów. Żeby mieć ten stan taki w miarę stabilny, czyli jak to się ładnie mówi, jak to ładnie ujęli fizycy, mieć stan krytyczny. Tak? Wtedy, kiedy liczba neutronów nie narasta, nie maleje, co oznacza, że znowu z gruba rzecz biorąc, jeżeli dojdzie do rozszczepienia, średnio mamy 2,5 neutrona w tym rozszczepieniu, oznacza to, że prawdopodobieństwo, iż neutron z jednego rozszczepienia wywoła następny, powinno być około 40%. Także po pomnożeniu tych 2,5 neutrona na rozszczepienie przez prawdopodobieństwo 40%, żeby dostać tą liczbę 1. No to już Państwo w zasadzie wszystko wiecie, jak to zrobić praktycznie. No to zacznijmy od... To zacznijmy od takiej pastylki paliwowej. Proszę Państwa, większość reaktorów, które funkcjonuje w tej chwili na naszej Ziemi, to są reaktory korzystające z tak zwanego paliwa prętowego, czyli mamy uran, a dokładnie rzecz biorąc to jest na ogół tlenek uranu. Uran metaliczny jest materiałem dość niewygodnym technicznie, ponieważ jest to draństwo, które w odpowiednio wysokiej temperaturze potrafi się zapalić. Wpychanie palnego materiału w źródło ciepła generalnie jest średnio rozsądnym pomysłem. Czyli właśnie paliwo ukształtowane w takie pastylki zbieramy razem. No, lecimy. I we wspólnej obudowie tworzy się coś, co się nazywa prętem paliwowym. Proszę Państwa, to jest oczywiście makieta. To jest makieta prętu paliwowego z reaktora EWA, który funkcjonował tutaj w naszym instytucie w przybliżeniu od 1958 do 1995 roku. I przynajmniej na początku EWA była właśnie reaktorem na paliwo prętowe. EWA była reaktorem małym. Miała moc 2 MW, czyli w przybliżeniu, ja to czasem lubię przeliczać na czajniki elektryczne. Taki przeciętny, troszkę mniejszy czajnik elektryczny, 2 kW mocy cieplnej, czyli EWA miała moc, z gruba rzecz biorąc, 1000 czajników. Reaktor Maria, nieco większy, 15 razy więcej. Reaktory energetyczne, tak jak ten, który tutaj mamy, no to już mówimy, proszę Państwa, o uczciwych gigawatach mocy cieplnej, czyli to już prawie, że w milionach czajników to liczymy. Czyli zbudowaliśmy z pastylek pręt paliwowy, gromadkę prętów paliwowych, składamy kasetę paliwową. No i znowu EWA, tak wyglądała kaseta paliwowa w EWie w jakby pierwszym wydaniu, czyli tutaj było 14 prętów paliwowych w sumie krótkich. W reaktorach energetycznych, takich no, chociażby w EPR-ze, tych prętów paliwowych, o ile pamiętam, jest około 250 sztuk w kasecie. Długość kasety troszkę ponad 8 metrów. Więc oczywiście wsad paliwowy w tych reaktorach energetycznych liczy się w tonach. Następnie kasety zbieramy razem.
No właśnie, tak? Przepraszam, troszkę przeskoczyłem. Powiedziałem wcześniej, że sterowanie reaktorem to jest dbanie o gospodarkę neutronami. O to, żeby nam te neutrony się za bardzo nie mnożyły. Żeby mieć ten współczynnik powielenia dokładnie równy 1. Głównie jest to zapewnione po pierwsze przez konstrukcję paliwa. Ja Państwu powiedziałem, że w tej pastylce paliwowej na gram uranu na 7 gramów uranu mamy 300 mg uranu rozszczepialnego. W uranie, który możemy wykopać z ziemi, uranu rozszczepialnego jest 0,7%. Więc poziom wzbogacenia paliwa, czyli zawartości uranu rozszczepialnego w uranie, w reaktorach, no w większości reaktorów na ziemi, w reaktorach chłodzonych wodą, w reaktorach przemysłowych jest właśnie tak pomiędzy 3 a 6%, troszkę w zależności od konstrukcji. I druga rzecz, coś, co pozwala nam już bezpośrednio sterować tą reakcją, pręty wykonane z materiału bardzo silnie pochłaniającego neutrony. Znowu, to jest taki pręt pochłaniający neutrony z reaktora EWA. W naszym przypadku, w przypadku wszystkich reaktorów świerkowych, one były zrobione z węglika boru. Dlaczego nie z czystego chemicznie boru? Ze względu na własności mechaniczne. Węglik boru daje się spiekać w takie twarde, odporne ceramiki. Czysty chemicznie bor to jest, z tego co ja pamiętam, to są takie dość kruche kryształki, które mechanicznie źle by znosiły traktowanie w reaktorze. W naszych reaktorach te pręty są pomiędzy kasetami paliwowymi. Mamy tych kaset odpowiednio wiele i pomiędzy nimi mamy te pręty. W przypadku reaktora EPR, jak Państwo widzicie, pręty sterujące czy bezpieczeństwa wchodzą pomiędzy pręty paliwowe w kasetach. No to zbierzmy teraz gromadkę takich kaset. Obszar reaktora, w którym zachodzi reakcja łańcuchowa, gdzie mamy to paliwo, czyli właśnie ten fragment, gdzie mamy te pręty sterujące, nazywamy rdzeniem reaktora i to jest właśnie serce reaktora jądrowego. Miejsce, gdzie zachodzi reakcja łańcuchowa, gdzie powstają neutrony, gdzie w paliwie powstają te fragmenty rozszczepienia i gdzie uwalnia się ta energia, te wspomniane 200 milionów elektronowoltów na rozszczepienie. Czyli jeżeli mamy tutaj te pręty trochę wyciągnięte, jeżeli mamy tutaj tą reakcję łańcuchową, to znaczy, że pojawia się energia, pojawia się ciepło. Jeżeli tego ciepła gdzieś nie zabierzemy, to będziemy mieli kłopoty, bo ciepło, które nie zostaje odprowadzone, powoduje narastanie temperatury. Jak osiągniemy zbyt wielką temperaturę, no to jak to w starej piosence, wtedy wszystko się może zdarzyć. Więc co robimy? Wpuszczamy jakiś płyn chłodzący. W przypadku znowu większości reaktorów tym płynem chłodzącym jest woda, czy też jak można powiedzieć zwykła woda, chociaż jest to woda bardzo czysta, nie jest to woda z kranu. Woda chłodna wpływa, akurat w przypadku EPR-a jest to tak skonstruowane, że ta woda chłodna jest dostarczana poniżej rdzenia, tak żeby efekty konwekcyjne, że woda po podgrzaniu unosi się, jakby wspomagały pracę pomp i ciepła jest odprowadzana. Przy czym ja mówię chłodna ciepła, to jest oczywiście, jak prawie wszystko w fizyce, pojęcie względne. W przypadku reaktorów energetycznych właśnie typu EPR, czyli European Pressurized Reactor, reaktorów chłodzonych wodą pod ciśnieniem, ta woda chłodna ma temperaturę 270 stopni, woda ciepła 330. I aby to mogło funkcjonować, musimy mieć odpowiednio wysokie ciśnienie, około 150-160 atmosfer. Co natychmiast implikuje w przypadku tych reaktorów pewne konsekwencje. Po pierwsze, rdzeń reaktora musi być zamknięty w szczelnym naczyniu, czasem go złośliwie określam mianem szybkowaru. Po drugie, oczywiście ta woda, która jest pod tak wysokim ciśnieniem, musi krążyć w obiegu zamkniętym, bo jakiekolwiek otwarcie tego obiegu, jakikolwiek, przepraszam, szczelina
do ciśnienia atmosferycznego i ta woda natychmiast zaczyna wrzeć. Mamy natychmiastowe problemy. Z drugiej strony, no to, że musi to wszystko być szczelne, musi być odporne, brzmi jak inżynierski problem. Z drugiej strony oznacza to, że mamy tutaj dodatkową warstwę zabezpieczeń. Że nawet jeżeli dojdzie do przegrzania rdzenia, do stopienia rdzenia, do uwolnienia materiałów radioaktywnych, nawet jak dojdzie do katastrofy, najpierw to się musi wydostać po pierwsze z pastylek, po drugie z prętów, po trzecie z kaset, po czwarte z tego jednak ciśnieniowego, całkiem odpornego garnka. Proszę Państwa, no to jak to dalej technicznie wygląda? Domykamy obieg chłodzący rdzeń reaktora. Oczywiście musimy zadbać tutaj o to, żeby ciśnienie było stabilne, ani za duże, ani za małe. Dba o to ten wspaniały regulator ciśnienia. No i kolejna rzecz, skoro ta woda nam krąży w obiegu zamkniętym, to musimy ją schłodzić. Więc gdzieś po drodze musimy mieć wymiennik ciepła. W przypadku reaktorów energetycznych ten wymiennik ciepła bywa nazywany wytwornicą pary. Albowiem woda z obiegu wtórnego, tutaj wpływając, za chwilkę się nam pojawi. Już tutaj. Nie, najpierw nam się tutaj. Tak. Woda z obiegu wtórnego, wpływając do wymiennika ciepła, poprzez ścianki rurek odbiera ciepło od wody z obiegu pierwotnego, ale ponieważ jest pod ciśnieniem wyraźnie mniejszym, tutaj się zamienia w parę. A więc uzyskujemy tutaj na wyjściu z tej wytwornicy strumień pary pod ciśnieniem. No co robić ze strumieniem pary pod ciśnieniem? No to wiadomo od trochę ponad 100 lat. Z tym, że zanim dojdziemy do tego, co robimy z tą parą z obiegu wtórnego, domknijmy obieg pierwotny, dołożymy pompę, która wymusza obieg. Proszę Państwa, i znowu teoretycznie wygląda to fajnie. W praktyce takie rozwiązanie z pojedynczym egzemplarzem tego obiegu pierwotnego nie jest bezpieczne. No bo jeżeli, troszeczkę upraszczając, okaże się, że któryś z tych elementów rury okaże się do niczego, to mamy poważny problem, bo tutaj tracimy ciśnienie, dobra, to trzeba to miejsce jakoś oddzielić, ale wtedy nie mamy jak schłodzić rdzenia. Okej, reakcja łańcuchowa zostanie natychmiast przerwana. Te pręty pochłaniające neutrony zostaną wsadzone czy spadną pomiędzy paliwo, ale rdzeń trzeba chłodzić cały czas. Tam powstają potężne ilości materiałów radioaktywnych, rdzeń się cały czas grzeje. Więc jak czy na tym, czy na następnym etapie Państwo zobaczycie, to nie jest tak, że mamy taką pojedynczą pętlę. Mamy takich pętli przynajmniej 2 sztuki. W przypadku EPR-u ten system jest w ogóle potrojony. Więc jeżeli nastąpi, przepraszam, w uproszczeniu uszkodzenie tej rury, to ten kawałek zostanie odcięty. Zostaną zamknięte zawory, także nie będziemy tracili tutaj wody chłodzącej, ale pozostałe części przejmą chłodzenie. Jest to wszystko zabezpieczone. I tutaj nawiasem mówiąc widzicie Państwo kolejny element ochrony. Rdzeń reaktora razem z całym tym systemem, gdzie krąży woda, która może być wodą skażoną, bo jest to woda, która opływa elementy paliwowe, jest zamknięta w szczelnym budynku hali reaktora. Według dzisiejszych norm ta hala reaktora powinna być Boeingo-odporna przy bezpośrednim trafieniu. I to się od czasu do czasu Amerykanie lubią robić takie porządne crash testy, wybudować taką halę, zrzucić Boeinga z demobilu i zobaczyć. I widziałem kiedyś takie zdjęcia. No, nie mogę powiedzieć, że po samolocie śladu nie zostało, bo jednak odłamki i ślady spalonego paliwa tam były, tym niemniej hala wytrzymała. I to jest, nawiasem mówiąc, jeszcze dodatkowy element w dyskusji na pytania finansowe. Dlaczego reaktory kosztują tyle, ile kosztują? No, proszę Państwa, jeżeli trzeba to zamknąć w budynku Boeingu odpornym, to nie może być tanie. Ale dokończmy naszą opowieść.
co się dzieje z parą, którą wytworzono tutaj w tej wytwornicy pary, poprzez znowu odpowiedni system rur, jest kierowana na turbinę, dokładnie tak samo jak w zasadzie w każdej elektrowni cieplnej, tyle że no w przypadku EPR-a turbina jest odpowiednio duża, około 50 metrów, trzystopniowa na jej wale. Podłączymy generator. Oczywiście woda czy para, która tutaj no, napędzi turbinę, ona musi zostać skroplona, zanim wróci, to wszystko musi być obieg wodny. No i generalnie zbudowaliśmy dumni i bladzi elektrownię jądrową, gdzie na drugim końcu tej linii wysokiego napięcia możemy podwiesić jakiś koncern, który będzie nas wesoło kasował za każdą zużytą kilowatogodzinę. I może tym optymistycznym akcentem, ile w tej chwili? 50 groszy za kilowatogodzinę, o ile pamiętam, płacimy. Zapytam się, znaczy inaczej, oddam głos prowadzącemu, a prowadzący pewnie oddał głos państwu. O matko. Dobrze. Proszę pana, znaczy generalnie jest tak. Ja o tym nie mówiłem, bo to jest troszkę większy temat. Ale reaktory, o których tutaj opowiadałem, to czy generalnie ta reakcja rozszczepienia, którą tutaj pokazywałem, to jest reakcja wywołana przez tak zwane neutrony powolne. Czyli mówiąc inaczej, neutrony, które wylatują bezpośrednio z rozszczepienia, zanim wywołają kolejne rozszczepienie, powinny zostać spowolnione. No i są spowalniane. W związku z tym, jak rozmawiamy o rodzajach reaktorów, no może ograniczę się w tym momencie bardziej do reaktorów energetycznych, które funkcjonują, no to trzeba zapytać, co jest spowalniaczem neutronów i co jest chłodziwem. I generalnie podział reaktorów jest właśnie po linii tego, co jest moderatorem, czyli spowalniaczem neutronów, co jest chłodziwem. Zdecydowana większość reaktorów energetycznych, to jest na te 450, o ile pamiętam, troszkę ponad 400 reaktorów, to są reaktory, w których woda jest i chłodziwem, i moderatorem. One mogą być pod ciśnieniem, albo jest drugi typ reaktora, gdzie jakby para powstaje bezpośrednio w tym pierwszym obiegu chłodzącym. I nie mamy tutaj wymiennika pary, tylko bezpośrednio rura, przepraszam w uproszczeniu, z rdzenia reaktora idzie na turbinę. Drugi typ to są właśnie tak zwane reaktory z wodą wrzącą. Pierwszy typ, który pokazywałem, reaktory chłodzone wodą pod ciśnieniem. Trzeci typ, to jest ten pierwszy reaktor, gdzie nie mamy wody, to jest reaktor chłodzony wodą ciężką. Czyli w tym pierwotnym obiegu, jak w EPR-ze, mamy nie wodę zwykłą, a wodę ciężką. Natomiast dalej mamy, jest to reaktor ciśnieniowy, czyli powstaje normalnie w wymienniku pary para i ta para tutaj napędza turbinę. Czwarty typ reaktora, to już szczęśliwie troszkę odchodzi do lamusa, to są reaktory, gdzie neutrony były spowalniane przez wodę oraz przez grafit i chłodziwem była woda. I to są dwa typy reaktorów, jeden znany pod skrótową nazwą RBMK, reaktor balszowej mocności kanalnej. To wszyscy historycy energetyki jądrowej natychmiast kojarzą, że to jest reaktor typu czarnobylskiego. I jego pomniejszona wersja, też występująca w zasadzie na wschód od naszej wschodniej granicy, EGP. I wreszcie jakby ostatni typ, którym tutaj, gdzie właśnie są te reaktory z neutronami powolnymi,
to jest reaktor gazowo-grafitowy, czyli neutrony spowalniane na graficie i chłodziwo gazowe. Chyba już tylko magnoksy brytyjskie zostały z tego typu. I to mówimy o reaktorach energetycznych. Proszę pana, co ja bym polecał? Ja nie jestem wystarczająco kompetentny, aby tutaj wygłaszać jakieś twarde polecenia. Najpowszechniejszym w tej chwili na świecie typem reaktorów jest właśnie ten reaktor chłodzony wodą pod ciśnieniem i wydaje się, że on jest jakby naturalnym kandydatem. Ale ja zasadniczo jestem specjalistą od opowiadania o tym, jak to działa. Nie jestem specjalistą od takich głębszych analiz bezpiecznościowo-ekonomiczno-politycznych. Tak? No bo w pewnym momencie jednak wybór się robi polityczny. Czy kupujemy we Francji, czy kupujemy od koncernu amerykańsko-japońskiego, czy od amerykańskiego. Wszystkie reaktory, o których w ogóle tutaj mówimy, bo oczywiście reaktory gazowo-grafitowe to już wiadomo, nie wchodzą w rachubę. Jeżeli ma to być reaktor energetyczny, musi to być reaktor w tej chwili, przy mojej znajomości technologii w tej chwili musi być reaktor chłodzony wodą. Wszystkie te reaktory spełniają normy, spełniają wymogi, mają licencje, czy amerykańskie, czy europejskie. W zasadzie nie widać, dlaczego nie miałyby uzyskać licencji w Polsce. Ale w sumie jakby zakładając, przepraszam, według starego złośliwego przysłowia, że miliony nie mogą się mylić, no to najpowszechniejszy jest właśnie tego typu reaktor chłodzony wodą pod ciśnieniem. Kolejne pytania. Jak to jest z reaktorami Pfizer i jeszcze pracują nadal? Jeszcze pracują. Panie Krzysztofie, o ile ja pana, czy mogę sprawdzić, każdy może sprawdzić, bo to jest ta baza PRIS dostępna przez interfejs ze strony Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. 10 sztuk bodajże, 10-13 sztuk, ale one są sukcesywnie wyłączane. Tak naprawdę zostały już tylko w Rosji. I nie jestem pewien, być może jeszcze jakieś pojedyncze egzemplarze na Ukrainie. Nie, na Ukrainie to włączy, tylko Rosja. No to została tylko Rosja. Kolejne pytanie. A reaktory NGR? Proszę pana, w kontekście pytania poprzedniego, według mojej wiedzy jest jeden reaktor, jeden typ reaktora, czy jeden model reaktora typu HTGR, który się zbliża, ewentualnie który ma licencję przemysłową. To jest bodajże PRIS. Czy on jest chłodzony gazem, nie jestem pewien. Ale to jest odrębna opowieść. Ja tego na pewno nie zmieszczę w minutę. Natomiast według PRIS-a nie ma żadnego reaktora HTGR energetycznego gdzieś uruchomionego. Jeżeli będziemy próbować być pierwsi, na szczęście nie ja jestem prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, także nie ja będę decydował o tej licencji. Dobrze, myślę, że w tym momencie podziękujemy już panu doktorowi bardzo serdecznie. Na temat HTR-ów chyba jeszcze jakieś spotkanie zorganizujemy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję.